Siema, witajcie na następnej wyprawie, a dzisiaj odwiedzimy magiczną krainę Smurfów. Znajdujemy się w opuszczonym ośrodku czasowym, naprawdę dużo do zobaczenia, niestety pogoda taka, nie inna, więc zaraz nas dopadnie zmrok. Wracamy się do czasów kolonijnych, do czasów naszej przeszłości, takich najlepszych wspomnień z dzieciństwa. A zaczniemy tę wyprawę od początku, bo to będziecie widzieć później. Zaczynamy! Ponieważ już nas zaraz zastanie noc, jeszcze nie jest tak ciemno, ale w kamerze widać to inaczej, proponuję się rozdzielić, co? Zgadza się, dobra, że swoje domki i tyle. No. Ty jesteś najbliżej, bierzesz ten? No mogę. To my pójdziemy dalej i skręcimy. A jeszcze tam jest. Mamy taka. Dwa miesiące temu też w sumie kręcili się podobny ośrodek, tylko w zupełnie innym miejscu. To nieważne, że jest listopad, ważne, że co gra w sercu, a w sercu grają wakacje. Tak. Zaraz, to tam może być. To chyba stołówka, a w ogóle to chyba największy budynek. W ogóle bardzo dziękujemy Michał, naszemu patronowi, który podesłał nam tę miejscówkę. Dziękujemy bardzo. Możemy na dach bić później. No. Albo teraz, póki jest widocznie. Widać jak latarnie. Widzisz coś? Więcej niż ja? Na ten dach nie ma sensu wozić, bo będzie ślizgawka. Tam są domki, w których jest Kuba. Tu, jeżeli dobrze widzę, jest jeden i następny dom. I tyle. No dobra, no to złaź stamtąd i już mamy obadaną okolicę przynajmniej, wiemy jak to wygląda. I żeby nie było, nie wiem jak to wygląda w kamerze, ale tu jest kąt 45 stopni, na drabinie jest bardzo ślisko, więc po prostu bym stąd zjechał. Zobaczcie, tutaj jakaś tablica informacyjna była jeszcze wcześniej. Ale już w sumie jest nadal. Tablica została, tylko nie ma informacji. Numer 8. Tu chyba w ogóle w paintballa przychodzą grać, bo są ślady. Po kulach. No właśnie. Trzy świnki. Konrad, Łukasz i Konrad. Tylko coś mu się twarz rozjechała. Tutaj też już temat, który się wcześniej przewijał. Myśleliśmy, że to kiedyś byliśmy w podobnym ośrodku. Jest tapeta. A to nie jest tak, bo to były wałki. Tutaj też to widać. Wałki z takim wzorkiem. I nim się tak wałkowało i można było pomalować. Tutaj co? Tapczan. Ale to chyba będzie taki dla dzieci. Gdzie nie jakieś tam gospodarcza strefa, tylko właśnie sale dla dzieci. To, że tutaj spały sobie dzieci. Wiem, że było tak ciemno w kamerze. Podjaśnię. Jeszcze filaneczki. Zostały też z motywem kwiatów, które były na jakieś ściany. I tutaj dobry motyw, bo zawsze było malowane właśnie taką farbą olejną. Ponieważ jest ciężej pobrudzić, jeśli to była zwykła. A tutaj czemu takie z gniazdko wysoko. I w sumie jak patrzę po pokoju, to nie ma nigdzie indziej gniazdek, tylko tam. Czekajcie, o. 1700 lumenów. Mam nadzieję, że nie będę prześwietlał. Tutaj gaśnica była. Już oczywiście nie ma. Jakieś pomieszczenia. Łódź. Panorama film. Panorama film. Film. Gazety. Z angielskim od dziecka. On the farm. W wiejskiej zagrodzie. Are you a... Old MacDonald had a farm. Była taka piosenka. Old MacDonald had a farm. I-ja-i-ja-o. Nie dalej, nie pamiętam. Puste pomieszczenie. Już tutaj nic nie zostało. Ogólnie najprawdopodobniej jest to stołówka. Przynajmniej tak nam mówiono. Ale zaraz się na pewno przekonamy. O, jeszcze obraz został. Kogucik na płótnie. Wygląda całkiem fajnie. Lubię znajdować w ogóle takie rzeczy. Taki rekwizyt minionej epoki. Otwarte, zamknięte. Dzień dobry, otwarte. Tak, tak jak Konrad wcześniej wspomniał, dwa miesiące temu byliśmy już w opuszczonym ośrodku kolonijnym, tylko różnica jest taka,
że tamten był pełen wyposażenia. Jeżeli tego nie oglądaliście, to gdzieś u góry macie kartę do tego filmu. O! Dobra, pierwsze artefakty, stare materace. Bardzo stare materace, no oczywiście na filmie tego nie czujecie, bo to jest bardzo duża stęchlizna. Są pierwsze łazienki. I tyle, więc podejrzewam, że trzeba, o Jezu, aż pognite to jest. Trzeba będzie punkt po punkcie właśnie chodzić. I znajdować właśnie takie małe artefakty, tak jak tutaj, że składowisko pościeli i łóżko. Wszystko poniszczone. I tak, uwaga, suchar alert. Największa bitwa na poduszki. Efekt jest taki, jaki widzicie. Powiem wam tak, zgasiłem światło i naprawdę robi się to creepy. Szczególnie jak się chodzi samemu po takich miejscach. Ja wiem, że chłopaki są dwa domki dalej, ale mimo wszystko. A dzisiaj jeszcze jedziemy kręcić nawiedzone miejsce. Dobra, podkręciłem trochę, ale będzie trwało obraz. Wyobraźnie robi swoje. O, zobaczcie, tutaj ktoś miał taką jedyneczkę. Mamy pokoik, może tutaj byli wychowawcy właśnie. Bo tu chyba jest, po lewej stronie były te dla dzieci. A tutaj po prawej się wszystko jest zupełnie inne, lecz takie same. O czym ja w ogóle mówię? Po lewej były takie pokoje, a po prawej były takie dla dzieci. Pewnie tego na kamerze nie widać, ale tam daleko się światła Konrada odbijają w oknach. Dobra, następny domek. No i trochę już się różni od poprzedniego. Tam były łóżka, tu są stoły i biurko. No w złym stanie jest ten budynek. Znaczy budynek sam w sobie jest w dobrym stanie. Tylko, o, gaśnica, której już niestety nie ma. Wywalone szafki. A, jest i gaśnica. Większość wyposażenia, tak jak widać, na załączonym obrazku została już zabrana albo wywieziona. Ale tak czy inaczej nie narzekamy, bo dzisiejszy dzień był dla nas dosyć ciężkim. Nagrywamy od 6 rano, dlatego już mi się naprawdę ciężko myśli składa. Ale nagrywamy od 6 rano. Pojechaliśmy na 3 miejsca, 2 były wyburzone, na jedno nie było dostępu. No cóż, życie, ale mieliśmy dosyć intensywny plan na nagrywanie dzisiejszych odcinków. Jeszcze raz bardzo chcę serdecznie podziękować naszym patronom, a głównie Michałowi, który podesłał nam tę miejscówkę, która nam ratuje ten dzisiejszy dzień, także wyjedziemy z jakimś materiałem dla was. Kran przeciwpożarowy i napis otwór gra. To znaczy, że to się strzelają w ASG, a chłopaki w paintball, że też stąd mogą strzelać do kogoś, kto na przykład przebiega na korytarzu. W ogóle taka tabliczka oldschoolowa. To metalowa, nie plastikowa. Wywiad z Natalią Kukulską, 5-10-15. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego było wydawane. Znaczy wiedziałem o tym programie, ale w telewizji nie wiedziałem, że był magazyn. To jest wydanie z 97 roku, czyli ma 23 lata. Dobra, zostawiam to jak leżało. Tutaj już byłem. Czy pójdę tędy teraz, zobaczę, czy to ma piwnicę jakąś. O, proszę. Ach. Myślałem, że to piwnica, to składzik pod schodami. Korki. I teraz jedno jest pewne, Łukasz mi oszukał, powiedział, że to jest stołówka, a stołówka jest gdzieś pewnie dalej. Wyszedłem na zewnątrz, jak widzicie, to już jest kompletnie ciemno. Jak świecę sobie tym światłem pod tą kamerą, do której teraz mówię, to nie widzę zupełnie nic. Albo tak, nie widzę nic. Jeszcze stołek z tego, stolik
z pomieszczenia, które było za mną, a ja idę szukać albo Łukasza, albo Kuby. A wy co robicie? No ja byłem w takim dużym, można powiedzieć, bloczku, w którym najprawdopodobniej właśnie mieszkali pensjonariusze i dzieciaki, które przyjeżdżały na kolonie, bo miały swoje pokoje. No i teraz z niego wyszedłem i z Łukaszem stoję przed stołówką i czekamy na ciebie, bo Łukasz ogarnął parę takich mniejszych domków. Dobra, no to idę, to zaraz będę. No cela. Siema. Ja z takich ciekawszych rzeczy, jakie znalazłem, to magazyn 50-15-97. Mega sprawa. No. A ja stare poduszki. A znaleźliście ten taki główny, gdzie są te świnie namalowane? Nie, nie. To najprawdopodobniej możliwe będzie tutaj, bo to jest stołówka. Aha, no to wbijamy na stołówkę. No. Nie no, wygląda jak stołówka. Była największa. Tak, tak. Miejsce zebrać. Wózle! Co to jest? Jakiś... Skądś kojarzę tego słonia? Wy też skądś kojarzycie tego słonia? Jakieś kreskówki kojarzę, ale nie wiem co to jest. No właśnie. A to co to jest? Aha, to jest takie... Tu się brudne naczynia jak się oddaje. Chociaż... Co to jest? Nie, to toalety są. To są toalety. Dla dziewczynek pewnie i dla chłopców, to nie? Jeżeli ktoś z was korzysta, to jest wózle, to niech pisze w komentarzu, bo ja wiem, że to są puzzle. Puzzle? Ty! Tu są te smerfy! Widzicie to? Co? Tu są te smerfy. Tu na końcu. Tak, to była na bank stołówka. I tu się oddawało jedzonko. Znaczy brudne. Co? I tam była kuchnia zaprawdę. Najprawdopodobniej tam dalej nawet widać. Mhm. A teraz zagłoska. Zobacz. Smurfy. 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 Dobrze, to jest. Ale zobaczcie, że to wszystko jest ręcznie narysowane. Czekaj, jak ona miała? Smerfetka. To był chyba pracuś. Pracuś. Ten to był ten siłacz, tak? Osiłek. Ten to był papa smerf, a ten? Łasuch. Widzicie, jak się wszystko pamięta jeszcze? Tu jeszcze był jakiś odblok. Może być. To mogę być ja. Smerfetka Łukasz. To ty będziesz łasuch. A czemu nie papa smerf? Nie mamy papa smerfa w zespole. No ja mam brodę, to papa smerf. Ale no się może wie. Być. No niech będzie. Smerfy smerfami, kolonie koloniami. Wiadomo, kolonie to było takie wyrwanie się z czasu szkolne, takie czasy wakacyjne. Taka sentymentalna noca standardowa u mnie. Pamiętasz, jak się poznali w szkole? No, jak w technikum pamiętam, się poznałem na wycieczce szkolnej. Zresztą opisuję to w naszej książce. Wszystko się zaczęło właśnie w technikum, nie? Tak. Ale też pamiętam, jak zawsze się nosiło w sumie od czasów podstawówki, zawsze za duży, ciężki plecak z podręcznikami, książkami, zeszytami. Bardzo tak, gratuluję do wszystkiego. To też jest teraz temat, bo poruszaliśmy to na poprzednim odcinku, którymś z poprzednich odcinków, o tym platformie edukacyjnej e-podręczniki.pl. Dokładnie. Gdzie tak naprawdę macie wszystko, tu od razu was zachęcamy, jeżeli dalej się uczycie, albo jesteście nauczycielami. Albo rodzicami, jak najbardziej. Czyli to wszystkie grupy praktycznie. Szukajcie właśnie na podręczniki.pl, to nie są tylko podręczniki, bo tam macie wszystko. Jest platforma komunikacyjna, jest bardzo dużo. Można powiedzieć taka szkoła, tylko że w internecie. Wirtualna szkoła. W tych czasach idealnie. Link do tego dajemy wam w opisie filmu dla chętnych, ale wracając do tematu naszej szkoły, to ja pamiętam, że już w technikum, jeszcze w technikum miałem jeden zeszyt, znaczy jeden zeszyt do jednego przedmiotu. Ja powiem ci, że czym byłem starszy, tym bardziej te moje zeszyty zmniejszały swoją ilość, bo ich tak bardziej był skompensowany jeden. Aż w końcu się miało jeden? Aż w końcu miał się jeden zeszyt, jeden plecak i kto ma książkę i się siadało właśnie w ławce z tym. I teraz na przykład zobacz, że korzystając z tych e-podręczniki.pl na przykład, macie do każdego urządzenia to pasowane. Do komórki, do telefonu, do laptopa, do komputera. Tak jak my młode dziki w technikum jeszcze mogliśmy mieć 15 kilo w plecaku, ale dzieciaki w podstawce, odkąd pamiętam zawsze się mówiło, że małe dziecko 20 kilo książek w plecaku, co jest bez absurdu. Teraz zaczynamy jakby nową epokę, można powiedzieć, chcąc nie chcąc, przez to co się dzieje, tyle
jest na świecie i w przyszłości sądzę, że nie będziemy nosić przy podręczniku, tylko będzie laptop i właśnie coś takiego jak... Tak jak w Japonii, co byliśmy. Tak. A druga sprawa też jeszcze taka, że wiesz, podręczniki podręcznikami, ale tam masz jakby wszystko, cały system no, prowadzenia lekcji, nauczania i tak dalej. To są też filmy, no... Kompendium. Kompendium wiedzy. Dobra, tak, nie zapraszamy, idziemy dalej. Wbijajcie w link, bo tam wszystko jest. No, tu jest kuchnia na 100%. O, gabcio! A jak, zobacz. No? A, jest! Gabcio! Jak to zabrzmiało? Gabcio! Gabcio, ty! Dobra, co tu mamy? Gabcio i kicia, to jest. O, wejście na zaplecza. To mega sprawa, jak się tutaj blusz wciągnął i zobaczcie, że on tu prawie w ogóle nie ma słońca. A jednak sobie poradził, obrósł to wszystko na zewnątrz. W ogóle fajnie to wygląda, tak powiedziałbym trochę mrocznie. A tu były dostawy. I następnie, o kuchnia, nawet jeszcze stół jest, zobaczcie, już kable pościągane. A to? To jakiś chyba był filtr, wydaje mi się. Tu mogło gdzieś wisieć właśnie i... Wisieć jakiś duży okop i to mógł być filtr. Ty, ale ta kuchnia chyba była grzana, zobaczcie, węglem. Ciekawa opcja, myślę, że to już było zasilane gazem czy prądem. O, tu stały kotły na bank do robienia strawy. No i co, to chyba cała kuchnia. Ty, a to co to jest? Jeszcze jakieś kwiatuszki. O, to jest ten kurcznie. Aha, tylko że z drugiej strony, no. Ja miałem takiego w całości. Wow, co, więc wiem to, co wy nie wiecie. Dobra, to co, piwnice? No. Perła. Perła pire zimoczone. Serio? Gotowe? Aha. Bogacone smaki masła i mleka. O kurczę. Najlepiej spożyć przed końcem. 15 razy 120 gram. A może za te? No, była... 39. Ja wiem, że... To skojarzenie będzie co najmniej dziwne, ale i w ogóle nie będzie się kojarzyło ze środkami kolonijnymi, ale patrząc na to krzesło i na te piwnice, to bardziej wygląda jakby, nie wiem, kogoś przesłuchiwali tutaj i dosyć mocno katowali. No takie dziwne skojarzenie, ale rzeczywiście jak się wejdzie i zobaczy tak z krzesła po środku zniszczonej piwnicy, to tak samo przyjemne są. Ale dobra, wróćmy do środków kolonijnych, bo to było naprawdę dziwne skojarzenie. Ale wskazówka drgnęła. Ach, nic się nie dzieje. Macie? O, woda. Manometry. Poszła woda? No tak, drgnęła troszkę. Ale to raczej nie przeszło. No tutaj masz wodę. Mhm. Teraz cała blisko. No tutaj wiesz, no to idzie do paloryferu, ciepła woda. O, zobacz. Ty, jak w obecności, co nie? A, tutaj jest ta... Nie da się. Tego widzieliśmy. No musisz nosić sobie przycisk. Nie, nie otworzę tego. Musisz... Co ty, zapomnij. No to proszę. Patrz. No. Patrz, uważaj. No. O! O, jak ładnie. O, niesamowite. Zamknięty. Nie, nie da się. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonym ośrodku czasowym. Cofnęliśmy się w czasie, przypomnieliśmy sobie początki naszej znajomości. Ogólnie, co szczęście, miłość. I naszą znajomość. I braterstwo. Wracając na dzisiaj, dziękujemy. Pamiętajcie o subskrypcji, Instagramie. No i co, panowie? Do zobaczenia na następnej wyprawie.